ludki, jestem Diwa i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Whispered World. Dzisiaj rozpoczniemy ostatni rozdział w grze e, i będzie w nim raczej sporo błądzenia, bo pamiętam go najmniej ze wszystkich. E, no dobra, rozejrzyjmy się. że vertigo? That was a really impressive ride. I still can't believe we safely. Thank you for me here safely. I have to admit, I sometimes had my, uh, how shall I put it, I doubts about it. jestem ciekawa, czy ten pociąg działa w drugą stronę i przede wszystkim gdzie on ma się rozpędzić. To jest pytanie. Czy mogę dotknąć it. Ej, Beskitu! Czemu nagle... ...gra stwierdziła, że... ...zrobią z Sadwika nieobliczalnego samobójcę? W sensie... Do tej pory... ...nie wydawało się mieć aż tak głębokiej depresji, a przynajmniej nic nie mówiło kończeniem ze sobą Ej no to już przesada żeby dziewięcioletnie dziecko chciało się zdarzają się takie przypadki ale nie to jest okropne I've come such a long way and how I'm going to die slams in front of which geht fhedich probably sitting on its front porch sipping cocoa looking down at me and laughing Mm, okay, zapukajmy. Mm, no lock, no handle, no inbuilt mechanism. I've managed to open quite a few doors, but this is the mother of all doors. What on earth should I do? Dlaczego nie zapukałeś? Może zawołaj. Um. Hello? Is there anybody in there? Can I come in? Hello? <sighs> no to dopiero się nakrzyczałeś, oh, Sadwick. To wcale nie tak, że świat czeka na wybawienie przez ciebie. Wcale. A nie zapominajmy, że według przypowiedni mamy ten świat zniszczyć. To też jest szczegół, o którym nie wolno nam zapominać. E, Opatyk, Nie zobaczyłam cię wcześniej, kolego. Blimey. I stick. Nature, as usual, provides me with an abundance of useful items. Hip hip hooray. Meh. Mogłbyś częściej mówić tak entuzjastycznie. Okej. Grandpa used to rhapsodize about the beautiful landscape surrounding Corona. This little shrub seems to be all that's left of it. Okej. Okay. W tym miejscu nie mamy już nic więcej do roboty. Prawda? Mamy tutaj szczelinę, przez którą oczywiście możemy przycisnąć naszego przyjaciela. Jeśli chcecie wiedzieć, co robię, to wbijam sobie osiągnięcie na Steamie najrzadsze w całej grze i postanowiłam, że zdobędę je teraz, bo później mogę zapomnieć. Polega na zmienieniu postaci spota 500 razy. Nie mam pojęcia jaki jest mój licznik, ponieważ um, jest on zepsuty. W sensie, na Steamie normalnie naliczę wam postęp waszych osiągnięć, jeśli macie jakiś licznik, ale w tej grze to nie działa. Two hours later. Jest! No! Udało się, mistrz kamuflażu, jak często musisz zmieniać spoty. Ja akurat mam formę, która jest mi potrzebna, patrzcie jakie szczęście. Uuu, dobra! Mamy najrzadsze osiągnięcie w tej grze, jestem usatysfakcjonowana. Teraz przyciśniemy Spota przez tak jak powinniśmy to zrobić. Hey Spot, can you help me open the gate? I have no idea. Who knows what awaits you in there? thing's for sure, though. It won't be easy. <laughs> you know what I'm talking about. And, hey Spot, if you manage to do it. luck, I to jest. Co? Ty tu robisz. Znaczy. Niby w porządku, bo, bo uciekło się do z gili. Dobra, bo po, po prostu się dziwiłam, ok? E, to jest część gry. Którą wielu graczy uważa za swoją ulubioną, albowiem jest to parkour z spotem w roli głównej. No cóż, nie ukrywam, że ta część faktycznie jest przyjemna, ale ja sama nie mogę wybrać jednego ulubionego momentu z całej gry, więc powstrzymam się od głosu w tym momencie. Cześć. Hello little friend. What are you doing here? You'd better find yourself a place to hide. Things could soon get very unpleasant around here. Powiadasz? Hm, swoją drogą. Dlaczego ty przyleciałaś do Korony, skoro to Sadwick ma szepczący kamień? Swoją drogą, gdzie spot mieści szepczący kamień w tej swojej płaskiej postaci? Oto jest pytanie. E, Okej, okay. jak już mówiłam, parkour. I um, jest osiągnięcie, aby zrobić ten parkour za pierwszym podejściem bezbłędnie, więc yy, przypomniałam sobie ten fragment, zanim zaczęłam nagrywać. Kurowa. Dobrze, że nie byk. <ścoughs> to jest słodki dźwięk. Zapomniałam już, że on wydaje takie cudowne dźwięki, jak jest w tej formie, spłaszczonej. Mm, Okej, okay. co możemy tu zrobić? Jeśli ja tu nie będę za bardzo rozglądać, bo. No cóż, spod ciekawych dialogów nam nie pokażę. Chyba, że właśnie podczas rozmowy z Bobim. E, co musimy zrobić? Kolejno. Musimy zacząć się fajczyć. I spłonąć tę kępkę. Huh. O, A, jaki fajny smoczoł. Teraz przyciskamy się przez dziurkę, którą sobie utworzyliśmy. Robimy się balonikiem. I szybko do normalnej postaci wracamy. Dwa, jeden. Super. Teraz musimy się przycisnąć przez rynne. Chyba nie muszę tłumaczyć, że naszym celem jest y, otworzenie bramy za pomocą koła, y, które było tuż przy niej, prawda? Y, niestety, Spot nie może jej otworzyć bezpośrednio, dlatego robimy to, co robimy. Ojej! Biedny mały tchórz, dobra. Teraz, jak widzieliście, mamy tam rozwieszone ciuszki, bo możemy też doskoczyć na tamten dach, co zaraz zresztą zrobię, tylko musimy z powrotem tam wleść. Swoją drogą, kiedy włączamy grę i mamy ekran ładowania, chyba jedyny w całej grze, zabawne. To pokazuje nam się ikonka właśnie skaczących pięciu spotów podczas ładowania. Jakoś tak niedawno dopiero to do mnie dotarło. Dobra, i teraz z powrotem się mnóż. Jeden. Zero. Super. Wskakujemy tam. I wylądowaliśmy w skarpecie. Teraz y, musimy no, oczywiście stąd wylecieć, nie? I nakierować się jakoś y, na tę bramę. Tak więc najpierw się obciążamy. Zmieniamy trajektorię lotu. I. Pal! No i tutaj już sytuacja jest niezwykle oczywista. Well, you don't see things like that every day. Zastanawiam się tylko, jak spod e, wyfrunął, skoro to wisiało na sznurku. Ewidentnie. Więc ten durszlak by się zaczepił o ten sznur, i spod by daleko nie poleciał. Chyba, że. Chyba, że spalił ten sznurek, no? Całkiem możliwe. W ogóle, jaki, jaki skowany pilot? Umiał tym kierować, jeszcze. No, jesteś mądrzejszy niż się wydajesz. No i zostało nam tylko jedna rzecz do zrobienia: zeskoczyć na ten kołowrót. Jest, mistrz parkuru Spota. To najlepsze rozwiązanie. Bardzo fajne. Szkoda, że nie ma tego więcej w grze. Okej, okay, lecimy dalej. Um, pamiętacie, jak mówiłam, że nie jestem zbyt spostrzegawcza? Co? Właśnie, już się miałam dziwić. Okej. Okay. Teraz możemy kontynuować. Hello? Hello. A właśnie nie zwróciłam uwagi na to, że ta korona to wygląda jak sto nieszczęść, ale no na tym etapie już chyba przypuszczam, że mnie nic nie zdziwi w tej grze. Sadwick, what are you doing here? What do you think? I'm doing your job. <laughs> Saving the world and so on. Oh dear, Sadwick. It's way too late for that. Yeah, whatever. You may as well rescind your responsibility. I will at least try if you don't mind. If the world really has to end, at least it won't be my fault. You foolish, plucky clown. Whatever have I drawn you into? You'd better hide. Quick. I могу. not Was też uderzyło to, jakiej pewności siebie nabrał Sadwik przez całą tą swoją przygodę? W sensie. Dalej jest smutnym mopsem, ale. Jest odważnym smutnym mopsem. Sadwik, jestem z ciebie dumna! Okej, okay, co tu się dzieje? Doskonałe pytanie. I know. I've just escaped from their hideout. A ty przypadkiem też nie byłeś w tej twierdzy? Właśnie. Jak się tu dostałeś? I bet I'll be sorry I asked, but how did you get here? Ah yes. That's a long and thrilling story. Oh. <laughs> and where shall I start? How did you escape the Askill? The Askill? I haven't been to the Askill's fortress. You haven't? But the guard told me about a scrawny green prisoner. Scrawny? How did you get the idea that could have been me? I work out regularly. I'm way too fit to let myself get caught by the Askill. So you somehow outran them. Was there a chase? You bet. At least, if by outrun, you mean hiding a cave. And by chase, you mean collecting berries. Mogliśmy się już wcześniej domyśleć, że skoro król powierza cenny artefakt czemuś takiemu, to już jest źle. Teraz mamy potwierdzenie. What happened at the shore? The shore? Oh, yes. I remember, like it was yesterday. It was yesterday. I'd been sitting there alone for quite some time, practicing a secret chaski technique. Microsleep? I can do it under three seconds if my stomach's empty. Anyway, a cloud suddenly appeared in the sky. A gust of wind blew up strongly, and I began to shiver. I drew my knife and took out a couple of bombs that I still had in my backpack, just in case. I was all prepared. When I heard a cracking sound from the underbrush, I tensed every muscle. And then. And then? Then I dropped everything, grabbed the backpack, and ran as fast as I could. What? When I turned around, I saw only a fox. But I had already left my hiding place. I was sure the Ozgil had seen me. That's why I never turned back. It was simply too dangerous. Too dangerous? Too dangerous? I thought you had gotten into a fight. Ha! <laughs>

Scenę, how did you get back to Corona? On secret chasky trails. Let me guess. You vanished in the thin air and the wind blew you here? No, I had my Hearthstone still set on the courtyard. I didn't hear that. What? Did I say anything? No, you So, how And that's what you call an adventure? No. I call that routine. As a chaski, you experience so many incredible things. Not every critical situation gets you worked up anymore. <sighs> Obviously. And that's exactly the reason why you sit here so placidly. That's right. Even though the end is near? And the askel are attacking? Yeah, uh... <laughs> and one of them is even now... Standing right behind you? What? Ah! <laughs> yes, yes. You almost got me there, didn't you? You have to get up very early if you want to pull a leg. At ten o'clock, do? Let's say eleven. I like to sleep late. Oh, Boże! Tak, jestem bardzo dumna. I think I've heard enough. I know my hair-raising adventures are not for the faint-hearted. Dobra, wypadałoby znaleźć króla. Where is the king? He locked himself in his chambers. In order to get there, you'll have to go from the throne room through the astrolab. I'm afraid he's not well at all. What's wrong with the king? Nobody knows for sure. Perhaps the impending doom is eating him. Only one thing is certain. He is very weak. Ah, bo my chyba jeszcze nie słyszeliśmy w ogóle coś z tym królem dzieje, nie? Ponabijajmy się z niego trochę, proszę, tak koha tak kocham sadwójka, który jest tak pewny siebie. You're hiding in a barrel? Is that how a choski behaves? Don't let your eyes fool you. This here is a choski survival barrel. The legendary choski. Show she once traversed the mighty Drummel Falls in one of these. At a safe distance from the falls, I presume. Why of course. <laughs> um We could still prevent it. I've got the Whispering Stone, remember? You still have it? I mean, <laughs> of course you do. I've been planning this right from the beginning, which makes it all the more tragic that you're too late. <laughs> but don't be sad. I knew it was a risk involving an amateur. Right. Your plan was great, but it was me who dawdled too long, wasn't it? Don't be hard on yourself. I'm proud of you nonetheless. After all, you're not a chaskey like me. Z papier. You might as well stay here. I'll go and save the world. I'll always adhere to what I taught you. Wiesz co? Ta krówka jest dużo przyjemniejszym towarzyszem niż ty. Z wielką chęcią o sobie z nią pogadam. No. Dobre dziecko. Głask. I need an appropriate vessel for milking the cow. And more importantly.

Lina! Z całą pewnością warto wziąć. Pana mokre gacie zostawiamy tam. Studnia. Czy jesteś... Nie jesteś w stanie nawet, gdybyś chciał, bo tu nie ma korby, OK, to nie muszę nawet sprawdzać. Tu zapewne jakiś klucz się przyda. Dowiedzmy się szczegółów. Oczywiście, że to tak nie zadziała. Za dużo bym chciała od tej gry. Once again, there's no handle. This door has a peculiar door knocker, though. Unfortunately, it's defective. The ring is missing. Okay, Spod się może nam nie przydać w tej sytuacji. Eee, Beczułka, huśtawka. Czy mogę wziąć ten kamień? Raczej nie. Kurna wieże. The wind is blowing from uh, the east. Hmm, może to będzie ważne? Coś mi mówi, że to będzie ważne. O, widzicie to wieżotu? Tam się musimy dostać. Eee, ten herb warto zapamiętać. Ohohoho, widzicie to na ścianie, prawda? To jest najbardziej znienawidzony przeze mnie typ łamigłówek. Muzyka na podłodze. nie Hmm. Dobra, przyglądania ciąg dalszy skrytka. Well, what have we here? A a royal maybe? Możesz na nim siąść? No, I'm not worthy of that. Przypomina mi się od razu scena z Resident Evil 4. Gdzie Leon siadał na tronie sadlera. Pamiętam, że w którymś momencie mój tata sobie robił przerwę od rezydenta. Nie wiem, poszedł zapalić albo coś takiego. I ja po prostu bez przerwy siadałam na tym tronie, bo myślałam, że tam będzie jakiś sekret, jeśli usiądę na nim wystarczająco dużo razy. Mam jak się dostać na górę? No, nie było przejścia, już się przestraszyłam. There's a gap behind this shield. Hang on. There seems to be something behind it. Ahem, <coughs> Hmm. There really is something behind this shield. Let's see. Phew, I can't do it. Krata? Locked doors wherever you look. damy radę, Sadwick. Tylko jeszcze nie teraz. To bardzo poproszę. Jak fajnie! Ale się przestrasz... Jezu, Sadwick, nigdy więcej. zamarłam przez chwilę i takie Co? Uh, a I guess spot will learn how to use levers during the course of this adventure. What the heck? But then I didn't learn how to transform into a ball of fire. Still, there's a chance that might happen yet. Sadwick, proszę cię. Ja tu próbuję. I guess spot would... but... Ja tu próbuję. Mo może Lina? Penta, jak to fajnie brzmi. That's I, can it with my bare hands. I tu się zaczyna mój problem z koroną. Za chiny ludowe nie pamiętam co tu się robi. Może musimy się przyjrzeć tej mozaice jednak. A how the royal insignia is to look. It's all mixed up. And one Aha, czyli jednak możemy to układać już w tym momencie. Z... Zawaliście. Chwilę, moment. E, ja sobie z tego wyjdę. Ja sobie zapiszę grę. I przygotuję się na balet frustracji, ponieważ jak już mówiłam. To jest absolutnie najgorszy typ układanki. Po prostu jak zobaczyłam, ile to ma elementów, jak grałam w to po raz pierwszy, to miałam takie. Ooo, nie, 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 nie. Nie będę się w to bawić. Ponownie skojarzenia z Resident Evil 4. Też była tam właśnie taka układanka składająca się z dziewięciu elementów. Zawsze układajmy o tacie, bo wtedy jeszcze mnie tak nie denerwowała. A później i mi się odechciewało, i tacie się odechciewało, i no mama układała. <laughs> najchętniej bym to pominęła, ale Achievementy. Dobra. Aha. O oczywiście, że to nie działa w ten sposób. Bo dlaczego by miało? To wcale nie tak, że nie pamiętam, jak te insygnia w ogóle powinny wyglądać. A mówiłam, że warto je zapamiętać. Konsekwencja! Ja i konsekwencja. Wiecie co? Chrzanić to. Ja sobie do tego wrócę jutro, na spokojnie, z rozpiską w ręku, jak co kiedy trzeba ułożyć, bo tak. To ja do końca roku tego nie zrobię. Chociaż i tak, tak naprawdę nie możemy nic z tą układanką jeszcze zrobić. Dobra, może jednak zobaczę, jak właściwie wygląda ten herb, bo jak ja sobie wrzucamy, zapamiętacie, ten herb będzie potrzebny yy, i kompletnie go alałam. Yy, ok. Teraz mniej więcej kojarzę i już wiem co trzeba zrobić przynajmniej mam taką nadzieję i moi drodzy jak zwykle zapominam o przydatnych właściwościach Spota hey Spot can you help me get this shit off the wall somehow there and now a teraz standardowo boom Ha As I już all along hey a... Wait for it. Mechanizm. Ten mechanizm odpowiada oczywiście za przesuwanie się drzwi, więc spróbujemy go zablokować. Fajne ogrodniczki. Ciekawe, do czego nam się przydadzą. Teraz powinniśmy być w stanie przejść, ale bardzo chętnie podniosłabym tę tarczę. Nie mogę, okej. Okay. Szkoda. Ciebie się nie tykam! Będę zwlekać do ostatniej chwili. balcon balcony. Oh, go dalej. okay. Człowiek. let nadzieje. Hey, you! Are you the royal astronomer? I own? I own? What's that supposed to mean? ogre or ivory Uh, yeah, Co? Exactly. So to too. Oh, dear. Obviously, the astronomer speaks a foreign language. Astronomic or something. Moi drodzy, jesteśmy świadkami chyba jednego w tej grze. Romansu grafiki 2D z grafiką 3D. To jest, wydaje mi się, jedyny obiekt w trójwymiarze, jakiego uświadczymy w tej grze, i dzięki Bogu. Bo zazwyczaj e, nie kończy się to dobrze. No, e, pamiętam tę salę astronomiczną jako bardzo ciekawe miejsce. E, nie tylko z powodu tego staruszka i tego obiektu, ale ogólnie. E, dobra, możemy zacząć się przyglądać temu miejscu, bo, o boże jest tu trochę do roboty. Zacznijmy od zebrania. stu... wróć. Tu jest Kreda. Słuchaj, Sadwik, ty się śmiejesz, ale, ale to jest naprawdę poważny problem narysować dobre kółko. Ja mam problem, żeby narysować prostą linię. A co mówić o kółkach? Przyjrzyjmy się. Mogę a pytanie? Tia, no to sobie pogadaliśmy. Tam są jakieś drzwi, tylko ciekawe czy możemy... Pewnie będziemy musieli przez nie przejść. Astronoma oczywiście nie zaczepiamy. Pozbierajmy fanty, na przykład najważniejszy chyba jest ten klucz tutaj. I kołatka. Ale korbka też się nam przyda. Możliwe, że to jest ta korbka do studni. Przekładnia, oczywiście kolejna. System planetarny! Co ciekawe. Bierzemy ten kluczyk. The Czy ten tekst już gdzieś nie padał? W każdym razie, bierzemy. Bo w ogóle to łamanie czwartej ściany, to subtelne łamanie czwartej ściany w tej grze jest piękne. Kołatka. Przeskakujący kursor, bo czemu by nie. I mamy już wejście do dwóch miejsc potencjalnie. Wydaje mi się, że do lochów i do tej wieży. Encyklopedia. Oh dear, it's all mixed up. <sighs> All right. go Moi drodzy, bawimy się w bibliotekarkę. E, A do E. Stawiamy tu. F do E. Stawiamy tu. Wydaje mi się, że to tyle. M, S, S, Fajny smaczek, że dali nam polski alfabet. Patrzcie, nawet go nam tu narysowali. Tak więc encyklopedia naprawiona.

To super, ale przypuszczam, że kiedyś prędzej czy później się rozwali. That system, missing. korbki, powiadasz? A crank handle, uh, for cranking, I guess. A ona nie przydawała się do studni? May I ask a question? Tam what do you say? i don't understand. A what. what? how? Uh, wait a second. i can understand you after all. <laughs> yeah. loud and clear even. how fortunate. Uh, let's hope it's not too late yet. too late. for what? we've got big trouble. the king. the fountain. the fabric of space and time. hold it. hold it. Um, why don't you start from the beginning? Eee, to mi troszkę psuje plany, no nic. Eee, z dziadkiem pogadamy sobie w następnym odcinku. Wiem trochę dziwne, ale no cóż no. Eee, przypuszczam, że rozmowa z nim zajmie mi zdecydowanie za dużo czasu, tak więc w tym momencie się z wami żegnam. Postaram się następnego dnia wrzucić drugą część. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa pa.